Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wymienić przewód zasilający w szyfierce Bosch model GWS1400. Przewód jest do wymiany, ponieważ tu przy wtyczce jest uszkodzona izolacja i wystają żyły na zewnątrz oraz gdzieś przez klienta był wcześniej już łatany. Sprawdzony jest wcześniej, nie ma przejścia, więc kwalifikuje się jak najbardziej do wymiany. Szlifiereczka Bosch, popularny model 1400. Żeby się do niej dostać, do środka z tyłu, mamy tutaj jedną śrubkę na Torx 20. Odkręcamy ją sobie. Śrubkę odkładamy. I teraz musimy rozsunąć sobie obudowę do tyłu. Tu w tym modelu jest osobno taka zaślepeczka. Ja ją potem ściągnę, żeby przełożyć odgiętkę. Trzeba gdzieś uważać, bo też lubi wypaść i potem możemy jej szukać. Ale to za chwilkę. Jak już sobie rozsuniemy obudowę, doszliśmy do włącznika. Na włączniku przewód oczywiście w drugiej klasie ochronności urządzenia jest dwużyłowy, więc mamy dwie śrubki płaskie. Odkręcamy je sobie, wyciągamy jedną żyłę, wyciągamy drugą żyłę. O, tak wygląda przy rozpiętym wyłączniku. Jeden, drugi. I mamy też blokadę przewodu przed wyrwaniem z maszyny. Jest to taka blaszka przykręcana na śrubkę. Sobie ją też wyczepiamy. Odkładamy chwilowo na bok. I teraz tak, przewodzik mamy już od maszyny odpięty. Przekładamy go do tyłu przez odgiętkę. Możemy sobie od razu go wywalić na bok, idzie do utylizacji. Teraz tutaj pokażę Wam o wspomnianej z tyłu zaślepce. Wygląda to tak. I tak jak wspomniałem, trzeba uważać, żeby jej nie zgubić. Możemy sobie ją wsadzić z powrotem. Mamy oczywiście nowy kabelek. Przeciągamy go sobie tyłem przez odgiętkę. O. Tu akurat jest tak łatwiej, bo ta odgiętka poprzez tą zaślepkę trzyma się w obudowie. Często gęsto jest tak, że te odgiętki człowiek gdzieś kładzie obok, wyciągając przewód z maszyny i potem na szybko gdzieś składa i potrafi o niej zapomnieć i niestety trzeba drugi raz składać. Jak już sobie ją przeciągnęliśmy przez obudowę i odgiętkę, to możemy sobie z powrotem kabelek przyczepić tutaj na tej blokadzie. Będzie nam się już wtedy fajnie trzymał. Tu też jest Torx 20. O. I teraz tak, sobie tutaj jedną żyłę przyczepiamy do włącznika. Troszkę Wam zbliżę. O, tu mamy jedną. Tu sobie przyczepiamy drugą żyłę. Musimy sobie
jeszcze tutaj ułożyć żyły, żeby gdzieś nam, tu nawet mamy takie miejsce wyfrezowane, żeby nam gdzieś obudowa nie przytrzasnęła i tej żyły nie przecięła. Jak już mamy, to bierzemy z powrotem obudowę. Maszyna oczywiście wcześniej została przeczyszczona. Tak jak wspomniałem, została złożona na potrzeby filmu, żeby wam pokazać. Wsadzamy z powrotem obudowę. Zakręcamy tylną śrubkę. O, oczywiście sprawdzimy sobie, czy działa i czy wszystko jest ok. Jak widać maszyna działa, można oddać z powrotem klientowi. Dzięki za uwagę na tym filmie. Jeżeli polubiłeś i chcesz więcej informacji, to subskrybuj kanał. Będę się starał, założyłem sobie przynajmniej, żeby ten jeden film tygodniowo wrzucać. Będą to gdzieś okolice wtorku lub środy. Na tą chwilę wszystko. Zapraszam na kolejny film. Trzymajcie się. Cześć.